Chciałbym dzisiaj wyrazić swoją opinię na temat patriotyzmu. Domyślam się, że pewnie w większości osób to, co myślę na temat patriotyzmu, może się nie spodobać, no ale mam prawo do swojej opinii, tak czy nie. Postaram się też uzasadnić, dlaczego to, co myślę o patriotyzmie, jest takie, a nie inne. I dlaczego jest to moim zdaniem logiczne? Uważam patriotyzm za wyjątkowo brutalny sposób na zniewolenie ludzkiego umysłu, który i tak już jest zniewalany niejednokrotnie przez przynależności religijne, społeczne, udział w różnych przynależności ogólnie grupowe, stowarzyszenia i takie inne rzeczy. No i czym jest tak naprawdę patriotyzm? No według mnie niczym innym, jak tylko wymuszoną przynależnością po prostu do jakiejś struktury, w tym przypadku do państwa. Jest to narzucone odgórnie, w ludzkich umysłach zostało coś takiego wyhodowane, że człowiek czuje się, może od razu powiem, że nie chcę generalizować, nie uważam wszystkich za patriotów i tak dalej, i tak dalej. To też uważam, że większość, która dominująca większość ludzi czuje ten obowiązek patriotyczny, czy czuje się, ja to tak widzę po prostu, tak? To nie jest tak, że ja mówię teraz za wszystkich, do wszystkich. Kogo to nie dotyczy, no to wie, że go to nie dotyczy, tak, ale na pewno znaczna większość należy jednak do tej grupy, która utożsamia się z przynależnością do danego państwa, utożsamia się z patriotyzmem. Jest to właśnie narzucona z góry przynależność. Jeszcze w taki sposób zostało to człowiekowi umyśle zasiane, że on czuje, że to jest wręcz jakieś prawo naturalne, nie wiem, coś co powinno, coś z czym się nawet nie dyskutuje, coś co powinno być przestrzegane, trzeba za swój kraj walczyć, trzeba to, trzeba tamto. No to ja wam powiem tak teraz, bez ogródek, że nic z tych rzeczy, absolutnie nic z tych rzeczy nie jest prawdziwe, tak? Bo podam wam teraz taki mój punkt widzenia jako człowieka i z tego punktu widzenia, z tej pozycji patrzę właśnie na patriotyzm oraz każdą inną strukturę, każde inne ugrupowanie, każda inna organizacja, przynależność, która formuje grupy i ludzie się tam czują częścią tego, tak? To jest właśnie też podstawowy problem, że ludzie lubią czuć się częścią czegoś, tak? I za to walczyć, bić się i wszystko. Ja tak naprawdę jestem człowiekiem, mieszkańcem tego świata, mieszkańcem Ziemi, czymkolwiek by ona nie była, jakiegokolwiek by nie była kształtu i jak ona tu nie powstała. I tyle. Reszta to jest tylko coś, co zostało wymyślone przez drugiego człowieka. Jest to system zniewolenia, jest to próba zaszufladkowania, skatalogowania ludzi przez to, w jaki sposób, gdzie zamieszkują przede wszystkim, no bo to jest tutaj główną istotą całego patriotyzmu, gdzie się urodziłeś, gdzie zamieszkujesz, tam masz korzenie, tam należysz do tego. To jest bzdura, absolutna bzdura, bo to, że się gdzieś urodziłeś, nie daje ci żadnego, nie zobowiązuje cię do niczego, bo w imię czego miałoby cię zobowiązywać? Przyszedłeś na ten świat, nie miałeś za bardzo wyboru, twoi rodzice o tym zadecydowali, tak? Przyszedłeś w danym miejscu na ten świat, takim, a nie innym, też za bardzo nie mogłeś nic z tym zrobić. Więc jakie korzenie?
to ktoś za ciebie zadecydował. Nadano ci imię, też za bardzo niewiele mogłeś z tym zrobić. Nadano ci nazwisko po rodzicach. Miałeś coś do powiedzenia? Nie. Dostałeś na przykład w Polsce numer PESEL. Zostałeś skatalogowany w systemie. Zostałeś potem, jeszcze dopisano ci numer identyfikacji podatkowej, żebyś mógł się rozliczać z systemem, numer NIP. Dostałeś paszport polski, polskie obywatelstwo z urzędu, ponieważ tam się urodziłeś. I powiedz teraz, czy to wszystko w jakikolwiek sposób przekłada się na to, że ty masz teraz do swojej śmierci reprezentować kraj, w którym to wszystko zostało ci nadane, w którym się urodziłeś, bo ty jesteś prawdziwym Polakiem. Ty musisz na przykład iść za ten kraj walczyć, ponieważ jakiś polityk zadecyduje, że Polska idzie na wojnę, więc w ramach obowiązku obrony Rzeczpospolitej zostajesz wcielony do armii i będziesz walczył teraz. Będziesz strzelał do kogoś, kto nie jest Polakiem na przykład, bo ty bronisz tego kraju. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak w ogóle, dlaczego ludzie w ogóle czują coś takiego w sobie? Nie wiem, nigdy się tego nie dowiem pewnie, bo szczerze, to ludzie bardzo potrafią być bardzo agresywni, nawet słysząc to, co ja teraz mówię, gdzie ja tak naprawdę tylko stwierdzam fakty, bo chyba wszyscy się z tym zgodzą, co przed chwilą powiedziałem, że tak się to wszystko odbywa, od twoich narodzin do poprzez lata dzieciństwa, lata młodzieńcze, dorosłość. Taki z ciebie właśnie patriota, jakim cię stworzy ten system, tak? I później ty poczuwasz się do jakiejś przynależności. Ty myślisz, że jesteś częścią czegoś. Ale jesteś częścią czego tak naprawdę? Przecież ty jesteś tylko i wyłącznie człowiekiem. Możesz reprezentować siebie. I tyle. Ja na przykład mam w nosie to, że urodziłem się w Polsce. Mam w nosie to, że ktoś jest prawdziwym Polakiem, że ktoś coś tam robi, że flaga, że orzeł, że to naprawdę mnie to nie interesuje. Mieszkam teraz w innym kraju niż Polska. Czy czuję się w jakiś sposób utożsamiony z tym krajem? Absolutnie nie, w ogóle nie. Nie czuję się w ogóle z tym krajem utożsamiony. Niczego nie czuję. Do tego kraju nie czuję niczego, do Polski do niczego nie czuję. Ja to jestem ja. Ja mogę tylko reprezentować siebie. Ja jestem człowiekiem, jestem mieszkańcem tego świata. Trawa jest zielona i tu, i w Polsce, i wszędzie na świecie, tak? Powietrze też jest, tak samo się oddycha. W niektórych krajach ludzie mają inny kolor skóry, ale generalnie też są ludźmi, też potrzebują zjeść, wysrać się, spać, mieć jakieś rozrywki, poczywać i różne takie rzeczy, tak? I to jest wszystko w temacie. Skąd w ogóle, skąd? Ja prawdopodobnie wiem skąd, ale nie chcę w to chodzić głęboko, bo nie chcę tutaj prowokować żadnych tam żadnych, nie wiem, niepotrzebnych nieporozumień. Ja prawdopodobnie wiem, jaka jest przyczyna tego całego patriotyzmu, wmawiania ludziom właśnie, czy wmawiania, forsowania ludzi do tego, aby za coś walczyli, tak naprawdę nie wiadomo za co. Czy skąd w ogóle pomysł, żeby być wrogiem kogoś, kto reprezentuje, kto ma inny paszport, kogoś, kto zamieszkuje inne ziemie, kogoś, kto się urodził gdzie indziej, tak? Czy jeżeli ktoś się urodzi w Rosji, tam ma swoje korzenie, to on jest to on od razu z automatu, z urzędu wręcz ma być znienawidzonym Rosjaninem przez Polaka, bo 50-60 lat temu Rosjanie walczyli z Polakami, to ja teraz muszę czuć tą nienawiść. To jest w ogóle idiotyzm, nie? To, że mój prapradziadek, czy tam dziadek, czy pradziadek był głupi i walczył za coś, czego nawet nie rozumiał, nic mu to nie dało, bo już go nawet nie ma na tym świecie, ten świat dalej funkcjonuje, tak jak funkcjonował,
walczył z kimś, kto z obywatelem innego kraju, walczyli, zabijali się, tak? Po co? Co im to dało? To znaczy, że jeżeli oni to robili, to ja mam teraz czuć to, czuć tą potrzebę taką? Dlaczego w ogóle miałbym z kimś walczyć? Jeżeli ktoś nie wchodzi bezpośrednio w moją strefę komfortu, w moją strefę bezpieczeństwa, w moją strefę prywatności, nie zagraża mi w żaden sposób, bezpośrednio, to dlaczego ja mam z kimś walczyć tylko dlatego, że grupka polityków, nie wiadomo gdzie będących w ogóle, nie wiadomo tak naprawdę co robiących, decyduje o tym, że dany naród, dana przynależność będzie, ma konflikt interesów z inną przynależnością na przykład, nie? Powodów jest wiele, oczywiście, ja nie chcę tutaj teraz w to wchodzić, dlaczego tak jest i dlaczego tak nie jest. Chodzi mi tak naprawdę o tego zwykłego człowieka, chodzi mi o ciebie, o mnie, jako indywidualność, jako jednostkę. Dlaczego człowiek uważa, że jest prawdziwym Polakiem, że musi, że on reprezentuje, że ma w sercu i tak dalej, i tak dalej. Co ma w sercu? To, że się tam urodził, to, że stamtąd pochodzi, czy to go do czegoś zobowiązuje? No nie. Proste. Oczywiście teraz, ja już wiem, że się denerwujecie teraz niektórzy, bardzo tym, co mówię, no bo jak, bo wy macie, to wy wchodzicie na przykład, niektórzy z was pewnie, na pewno się ktoś taki znajdzie, kto to ogląda, pójdzie na Marsz Niepodległości, będzie machał biało-czerwoną flagą, rób to. Tylko czy ty w ogóle wiesz, po co to robisz i to, co to daje tak naprawdę tobie, jako człowiekowi, jako jednostce? Poczucie obowiązku, poczucie spełnienia czego? Co zostało spełnione? Co się zmieniło? Nie wiem, przybyło ci na koncie pieniędzy, nie wiem, zyskałeś jakieś poważanie gdzieś, nie wiem, jakieś punkty może, jakaś nagroda cię czeka na końcu. Co ci to dało? Że chodziłeś jak poparzony z flagą, krzyczałeś Polska, Polska, Polska. Po co? Gdzie? Jak tobie jako człowiekowi, jako jednostce, ile na tym zyskałeś tak naprawdę? Zobacz teraz, jak mocno zniewala to umysł, ta potrzeba tej przynależności do czegoś, co zostało stworzone przez kogoś tylko po to, żebyś właśnie miał się czym zająć, żebyś jak idiota wierzył w ogóle w jakąś ideę, która nawet nie jest twoją ideą. Tym jest właśnie patriotyzm. Poczucie przynależności do miejsca, w którym się urodziłeś, gdzie się wychowałeś. Szanuj to miejsce. Ja nie mówię, że masz pluć, ja nie mówię, że masz mówić złe rzeczy. Ale to nie znaczy, że to miejsce jest czymś lepsze od innego miejsca. To nie znaczy, że Polska jest lepsza od Niemiec, od Rosji, od każdego innego państwa. Dlaczego jest lepsza? Przecież tam też mieszkają ludzie, którzy też tam się urodzili, też wychowali. No i właśnie to jest ten idiotyzm i właśnie to jest ta logika, której tutaj brakuje w tym wszystkim. Bo ty jesteś prawdziwym Polakiem i ty będziesz bronił Polski. Przed czym? Przed innym idiotą, który właśnie w patriotyczny sposób patrzy na to, żeby tą Polskę na przykład zaatakować. Jest mieszkańcem innego kraju, tak? Po co? Bo ty się urodziłeś na tym kawałku ziemi, on na tamtym. No to trzeba z tego powodu, no właśnie co? Reprezentować co? Ideę tylko. Ideę, czyjąś ideę w ogóle. To jest właśnie ta chora ideologia bycia tym prawdziwym Polakiem. Jestem Polakiem, bo nie miałem wyboru. Jestem Polakiem, bo tam się urodziłem i z urzędu nim zostałem. Do czego to mnie tak naprawdę zobowiązuje? Do niczego. Dlatego bardzo często się z tym spotykam. Ty reprezentujesz Polskę. Nie, ja reprezentuję siebie. Ja nie reprezentuję nikogo, niczego, tylko siebie. Ja to jestem ja mogę być odpowiedzialny za siebie. Problem jest taki, że może się mylę. Ja nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy nie być obywatelem żadnego państwa, nie? I to też pokazuje właśnie tą przymusową przynależność do czegoś. Może ja nie chcę być obywatelem żadnego państwa. Może ja nie chcę reprezentować żadnego kraju, bo i tak go nie reprezentuję, bo nie jestem żadnym reprezentantem. Ja po prostu się tam urodziłem, moi rodzice mnie tam spłodzili. Dostałem polskie dokumenty, czy chciałem tego, czy nie. Zostałem tam zarejestrowany.
nie mając za bardzo prawa wyboru jako noworodek, tak? I tyle. Czy to znaczy, że ja teraz mam walczyć za ten kraj? Dlaczego? A jak nie, to co, to zdradzę go? W jaki sposób? To jak ktoś mnie ma zmuszać do tego, żebym walczył? Tak jak mnie zmuszono na przykład w wieku 20 kilku lat, żeby wcielono mnie do armii, do zasadniczej służby wojskowej, jak miałem, nie wiem, 21, nie wiem jak to wtedy było dokładnie, nie wiem. W każdym razie byłem tam rok czasu zmuszony do tego, tak, żeby służyć ojczyźnie. Jak służyć? A ja nie chciałem, ale i tak mnie wzięto. Bo to pokazuje tak naprawdę, czym jest ten cały koncept. Jak to mocno zniewala człowieka, w tym przypadku nie tylko umysłowo, ale też fizycznie, no bo gdybym nie poszedł do tego wojska, bym powiedział, nie chcę. Ja powiedziałem, że ja nie chcę, że to nie masz nic do gadania. Teraz na szczęście nie ma już tego obowiązku przymusowej służby, chyba nie ma. No ale nie, raczej nie ma. Nie jestem na bieżąco służby wojskowej, no ale wtedy był i to jeszcze przede mną lata. Ludzie byli po 1,5 roku, chyba po 2 lata w wojsku, byli wcielani tam na siłę. To nie jest problem, to nie jest, komuś się zapala czerwona lampka, że młodych ludzi na siłę wciela się do armii, daje im się broń do ręki, żeby mogli walczyć w razie czego z kimś. Bo co, bo akurat w tym kraju się urodzili, tam mieszkają, nie mają za bardzo wyjścia, tak? I to jest ich powinność? To jest pieprzony przymus. To jest zakłócanie, to jest atak, ingerencja w wolę wolną, w ludzką w ogóle, w ludzkie prawo wolności jakiekolwiek. Ja nie chcę strzelać do kogoś, do człowieka. Ja nie chcę się uczyć obsługiwania broni, ale musiałem. Po co? To znaczy, że teraz co? Zaczną mnie ścigać organy państwowe, żeby mi na siłę dać AK-47, czy cholera wie z czego tam się teraz strzela, żebym ja ludzi zabijał w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego, bo co, bo jestem Polakiem, bo to jest mój obowiązek patriotyczny? Ja nie chcę. Nigdy nie chciałem. Ja mam prawo wyboru, ja muszę. Kto to narzuca? Gdzie? Kto to ustala w ogóle? Jakieś prawo boskie może obowiązuje? Takie nie z tego świata, które daje innemu człowiekowi taką w ogóle możliwość do tego, aby zarządzał wolnością innych, wręczając im karabiny i każąc strzelać. Zdjęcia na przykład, czy filmiki, znajdziecie ich pełno, gdzie amerykański żołnierz dumny jest z tego, że trzyma sobie karabin, jest na misji w Iraku czy w Afganistanie, wystrzelał tam przed chwilą 10 talibów, nie wiem, i on jest z tego dumny. Moim zdaniem nie ma chyba niczego gorszego, jak coś takiego. Najechać kogoś w jego własnym kraju, zastrzelić go i być z tego dumnym, że zabiłem człowieka, bo to jest mój obowiązek patriotyczny, bo ktoś w kongresie wydał taką decyzję, dali mi karabin, a jak ten debil, bez mózgi, bezmyślny, strzelają sobie z niego do ludzi. To nie jest moja sprawa, co tam się dzieje, to nie jest moja wojna, ale ja tam poleciałem kilka tysięcy kilometrów na czyjąś ziemię i zacząłem strzelać do ludzi, bo taka decyzja padła, bo to jest mój obowiązek patriotyczny. To jest naprawdę aż tak źle jest z ludźmi? I to jest moim zdaniem właśnie problem z tym patriotyzmem całym. Bycie narodowcem. A co z byciem sobą? Tatuowanie sobie orła na ramieniu, czy tam, nie wiem, na łydce. Polska, Polska. Ludzie. Ty jesteś sobą, czy nie w tym wszystkim? Ja jestem Polakiem, jestem super obywatelem i to i tamto, nie? Bo system chce, żebyś ty był tym obywatelem, był tym prawdziwym Polakiem, ale człowieku, system nic nie mówi o tym, żebyś ty był sobą. A wiesz dlaczego? Bo system nie lubi tych indywidualności, tych jednostek niezależnych. Właśnie o to chodzi, niepodległych temu wszystkiemu. Lepiej jest mieć właśnie takie trybiki, które
które będą uczestniczyły w tego typu zagrywkach, jak obowiązek patriotyczny, tak, walczcie, walczcie za kraj, za Polskę. Człowieku, ty prędzej czy później schodzisz z tego świata, ciebie tu nie ma, za co ty walczysz? Za dzieci, bo dzieci, dzieci też tu odejdą. Jesteś tu jakiś czas określony. Naciesz się tym życiem, doświadcz czegoś, przyjemności spróbuj doświadczać więcej od jakichś nieprzyjemnych rzeczy, tak? Ale nie mów, że to jest twój obowiązek, ponieważ urodziłeś się na danym obszarze i ty jesteś za tym, za to jesteś odpowiedzialny. Nie, nie jesteś. Jesteś sobą, reprezentujesz tylko siebie. Ty nie musisz biegać z karabinem, strzelać do innych ludzi, ponieważ oni nie są z tego samego kraju, nie mają tego samego paszportu, co ty, nie? I są twoimi wrogami z jakiegoś powodu. Bo są przeciwni, wiesz. Totalna, totalna bzdura. Oczywiście to jest moja opinia, to są moje poglądy. Ja nie czuję się żadnym patriotą. Polakiem jestem tylko, bo nie mam za bardzo wyjścia. No mogę oczywiście, ktoś powie, oczywiście możesz zmienić obywatelstwo, ale ja nie chcę zmieniać na nic. Ja bym chciał to być po prostu... Chciałbym, żeby mnie nigdzie oficjalnie nie było. Najlepiej to tego sobie życzę. Bo to jest najlepsze, co może być. Wtedy ja nie jestem częścią niczego. I tak się też czuję. Ja jestem sobą, jestem człowiekiem, a cała reszta została mi nadana, praktycznie narzucona, nie? I tyle. Więc jeszcze raz, to jest moja opinia, moje zdanie na ten temat. Możecie się z tym nie zgadzać, możecie się zgadzać. Nie wiem, jak to zinterpretujecie, to jest już oczywiście wasza sprawa. Ja patriotyzm interpretuję w taki sposób i tłumaczę dlaczego. A jak wy interpretujecie teraz moją opinię, no to już jest wasza sprawa. Macie głowy, macie mózgi, to ich, mam nadzieję, że ich używacie i myślicie nieraz nad takimi rzeczami jak przynależności do czegoś, co tak naprawdę no jest nieudolne już od samego fundamentu. Jest to zwykła idea kolejna, jak wiele innych, tak jak religie i tak dalej, i tak dalej. Więc no to wam tylko chciałem dzisiaj przekazać, powiedzieć swój punkt widzenia. Do dalszych przemyśleń. Nie zgadzacie się, no trudno. Koniec końców, ja mam prawo do swojej opinii, tak samo jak wy macie prawo być prawdziwymi Polakami, prawdziwymi patriotami. Cześć, na razie, trzymajcie się.